Witam słuchaczy, również ja, Artur Parafinowicz. Gościem jest trener Wigier, bo w najbliższą środę na stadion przybywa Legia Warszawa. Ostatni taki mecz miał miejsce 42 lata temu, 1/32 Pucharu Polski. Legia Warszawa, mistrz kraju z 19 triumfami, najbardziej utytułowany zespół Pucharu Polski. Jakie to będzie spotkanie? No na pewno spotkanie, na które wszyscy w Suwałkach czekamy, bo no nieczęstą jest możliwość goszczenia mistrza Polski, najbardziej utytułowanej drużyny w kraju. I spodziewamy się tego, że oczywiście będzie to mecz trudny, w którym będziemy musieli stawić czoła przeciwnikom grającym na europejskiej arenie. No i przygotowujemy się do tego spotkania. Wiemy, że będziemy musieli być bardzo skoncentrowani w obronie i będziemy musieli liczyć na pojedyncze swoje sytuacje w kontrataku czy z ataku pozycyjnego. Natomiast wiemy, że Legia ma ogromną jakość i no to będzie spotkanie drużyny, która jest po prostu zdecydowanie lepsza indywidualnie. Jest lepiej też zorganizowana. Tam są zawodnicy, którzy są bardzo wyselekcjonowani, najlepsi trenerzy w kraju, dlatego możemy się tylko cieszyć, że los tak chciał, że możemy się zmierzyć z mistrzem Polski i zobaczyć, czego nam brakuje. Przesadzę, jeśli powiem, że to będzie spotkanie Dawida z Goliatem? Oczywiście, że pan nie przesadzi. Myślę, że to jest dobre porównanie z tym, że Dawid pokonał Goliata. Myślę, że na 100 spotkań z Legią my bylibyśmy w stanie wygrać raz przy dosyć dużym udzie szczęścia i no, trzeba zrobić wszystko, aby to było jedno z tych 100 spotkań. Ma pan jakiś plan, jakiś sposób, coś wymyślonego, specjalnego? Tak, będziemy starali się w obronie stanąć bardzo nisko, tak żeby mieć wszystkich zawodników za linią piłki. Myślę, że to nie jest proste zadanie, żeby sforsować defensywę, gdzie 10 zawodników jest za linią piłki. No i będziemy chcieli swoje próby kontrataku również wykorzystać, a wtedy, kiedy Legia pozwoli nam zagrać atak pozycyjny, to też będziemy chcieli sprawić, aby na połowie przeciwnika zrobiło się więcej przestrzeni i trochę Legię zaprosić do pressingu. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Kogo zobaczymy na murawie po pierwszym gwizdku, jeżeli chodzi o Wigrę? No, zawodników, którzy są najlepsi. Zawsze na każdy mecz wystawiamy skład, który według zdania mojego i całego naszego sztabu gwarantuje nam największą szansę na zwycięstwo. Dlatego wystawiamy wszystkich naszych najlepszych zawodników, których mamy. Absolutnie nie ma innej możliwości. Mierzymy się z mistrzem Polski i chcemy wszystkim naszym najlepszym piłkarzom umożliwić sprawdzenie swoich umiejętności na tle tak silnego rywala. Dysproporcje są olbrzymie, jeżeli chodzi chociażby o budżety, ale mówią, że pieniądze w piłkę nie grają. Jaka jest szansa na niespodziankę? No, myślę, że pieniądze w piłkę nie grają. Oczywiście, przecież Legia również pokonała Spartaka, gdzie różnica finansowa i budżetu pomiędzy Legią a Spartakiem Moskwa jest również bardzo duża. Natomiast pan mnie pytał o szansę, no to tak jak powiedziałem, myślę, że na 100 spotkań jedno z Legią byśmy wygrali, dlatego myślę, że około 1%. Oczywiście jest to tylko takie wróżenie z fusów i jakieś takie nasze przemyślenia. No natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że różnica pomiędzy nami a Legią jest mniej więcej taka jak pomiędzy kadrą Polski a reprezentacją San Marino. Co pan powie piłkarzom przed tym meczem? Że mają wyjść, pokazać się na tle najlepszej drużyny w kraju, najlepiej jak potrafią i dać 100% serca, a że życie lubi pisać takie scenariusze, że musimy zadbać o to, że ten jeden, jedyny dzień w roku, który przypadłby na zwycięstwo z Legią, że to będzie nasz dzień i no liczę na to, że też trochę szczęście będzie z nami. A no już może wydarzy się taka sytuacja na początku meczu, że uda nam się zdobyć bramkę, może rywal dostanie czerwoną kartkę, różne rzeczy w piłce się dzieją. Trzeba pamiętać o tym, że to jest tylko 90 minut i naprawdę, jeżeli mecz ułoży się dla nas z korzyścią, to jesteśmy w stanie tą niespodziankę sprawić, mając świadomość tego, że są na to niskie szanse, ale nie odbierałbym nam całkowicie tych szans. Co by pan powiedział kibicom? Żeby przyszli, żeby nas wspierali, żebyśmy grali mecz 12-11, a nie 11-11. No i przede wszystkim, żeby w momentach, kiedy będziemy mieli trudno i kiedy będziemy cierpieć, żeby jeszcze bardziej nas dopingowali, bo to zawsze pomaga. Czym jest taki mecz dla Wigier, dla trenera, dla piłkarzy? Myślę, że
Myślę, że na pewno jest to fajna też reklama, bo wiadomo, że dużo ludzi śledzi poczynania mistrza kraju, mecz jest transmitowany w telewizji, więc na pewno jest to fajna reklama dla naszego miasta. To, że możemy się przeciwstawić Legii, myślę, że byłaby jeszcze lepsza, gdybyśmy naprawdę stoczyli z nimi wyrównany bój i pokusili się o zdobycie jakiejś bramki, być może sprawienie jakiejś niespodzianki. Natomiast no, dla nas wszystkich jest to dzień szczególny i wiemy, że są wśród nas ludzie, którzy mierzą się z mistrzem Polski po raz pierwszy i możliwe, że po raz ostatni. Pewnie część z nas nie będzie miała możliwości konkurowania z mistrzem kraju już do końca swoich dni. Bądźmy optymistami. Ostatnie pytanie, jakie przychodzi mi do głowy, może nietypowo, ale spróbujmy. Gdyby dziś ktoś, nie wiem, łobuzy jakieś, zmusiły pana do spieniężenia całego pańskiego majątku, udania się do bukmachera, aby obstawić środowy wynik meczu Wigier, wabank oczywiście, to co by pan obstawił? Nie bawię się w bukmacherkę, dlatego bym nie obstawiał. Mówił pan Dawid Szulczek, życzymy oczywiście powodzenia w Igry Suwałki Legia Warszawa, środa, 22 września, 17:30. Trzymamy kciuki za biało-niebieskich. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich na trybuny. Dawid Szulczek, trener piłkarski Suwalskich Wigier. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.